Cześć! Witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Lara jest już gotowa na kolejny odcinek, ja w sumie tak samo. No i co? Zmierzamy najprawdopodobniej w tamto miejsce. Ja sobie też obczaiłem w międzyczasie, że być może uda tej trójcy się wziąć to, czego my oczekujemy, i potem w jakichś kolejnych lokacjach będziemy musieli im to odebrać. Kto wie? O, tam kogoś mamy, czekajcie. Ale jest to ktoś z tubylców pewnie. Na to wygląda. No dobra, słuchajcie, tam mamy pewnie drogę główną, zaraz sobie tylko zobaczę to, tak. Ale tu mamy chyba jakąś jeszcze misję do wykonania, czekajcie. Podejdziemy i sprawdzimy. Żyjesz, dobrze. Zabraliśmy większość rannych w bezpieczne miejsce, ale najeźdźcy wrócili. Zajęli górną wioskę. W dolinie jest więcej naszych. Przygotowują się do kontrataku. Każda pomoc na dłoni jest mile widziana. Jeśli wracasz do wioski, uważaj na siebie. Hej. Sowieci porzucili to miejsce w pośpiechu, zostawiając swoje rzeczy po całej dolinie. Użyj ich dobrze. No dobra. Słuchajcie, no jeszcze sobie tutaj chciałbym wejść, zobaczyć, czy coś mamy. Ja tędy przyjechałem z góry, nie? Na tej Tyrolce, dobra. No oczywiście możemy tutaj jeszcze do tej wioski swojej wrócić, znaczy do nie swojej, do tych, no tej wioski tubylców. Jeszcze sprawdzę, co tutaj mamy, bo tak... No, zauważyłem, że jakaś droga przejścia tu jest. I teraz pytanie, czy to jest droga, którą gdzieś tu będę mógł się wrócić do wioski? Czy jak to wygląda? Dziwne uczucie mi towarzyszy, ponieważ... Chociaż czekajcie, bo zobaczymy, czy tutaj... Nie, prawdopodobnie... Tutaj się nie da w ogóle jakoś przeprawić, nie ma tej drogi. Ale właśnie szkoda, że... Oj, kurde, jakiś krzaczek pójdzie ze mną. Chciałbym wiedzieć mniej więcej na jakim, jaki postęp gry mam, bo nie wiem, czy jakoś potrzebuję się na kogoś przygotować do finałowych walk, czy nie potrzebuję. Tu raczej nic nie ma. I z tego co, jak odpalałem sobie teraz gierkę, zauważyłem, że mam za sobą jakieś 40% albo 50%, nie pamiętam już dokładnie, procent gry za sobą. Więc to mi wskazuje, że jeszcze połowa gry przede mną, ale też nie wiadomo czy... O, słuchajcie, mamy przeciwników. Nie wiadomo, czy w te... 100% wlicza się gra, plus wszystkie misje poboczne, plus wszystkie znajdźki, czy jak to jest. Mówię, chciałbym tutaj jeszcze sobie troszkę poeksplorować, ale w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się misją główną, przynajmniej do znalezienia jakiegoś obozu. Zobaczcie, to było coś genialnego. To mi się podobało, fajnie to wyglądało. Wcześniej nie mieliśmy okazji pokonywać tutaj przeciwników przed podduszenie plus zatopienie. Zabierają ich do starego więzienia? Tylko tych, którzy mogą wiedzieć coś o Atlasie. Bo ostatni zadaje garść pytań. Też nie trzymają w pobliżu katedry. Ktoś dobrze się zabawi. Słuchajcie, tutaj będziemy sobie mogli wyeliminować tego po prawej mojej. O, bym trafił w głowę. Dobra. Od wieków nie byłem w akcji. Zapomniałem już, jak to się robi. Pracuję dla Konstantina od jakiegoś roku. Polecił mnie dawny towarzysz broni. Przedtem pracowałem dla... Nie trafiłem, ale też... Nie zorientowali się. To jest wyjątkowy przypadek. Korzystaj, zazwyczaj akcje są mniejsze, bardziej dyskretne. Szkoda. Mógłbym się do tego przyzwyczaić. Czy ja nie? Coś nie musi być. Mieszkańcy dziwnie się zachowują. Dobra, tam widzę kolejny się pojawił w ogóle nam. Oni nawet nie wiedzą. To jest fajne właśnie, że jak wykonuję tutaj po cichu wszystko, to oni nie wiedzą, gdzie ja jestem. Zobaczcie. Spora liczba przeciwników rozwalona. Po cichu. A ja sobie też powiem tak. Najpierw sobie ich postaram się tutaj po przeszukiwać.
przy jednym sobie zostawię pułapkę, bo boję się, że ktoś tam może na górze być. Wtedy sobie ucieknę, oni tutaj wlecą i rozwalę ich w ten sposób. Dobra, tu możemy wejść na drzewo, widzę, więc czekajcie, wejdźmy tam i zobaczmy, co po tej stronie się tu znajduje w ogóle. Chyba nie da radę, czekajcie, jeszcze raz sprawdzę. Nie, tam za bardzo wejścia nie ma. Słuchajcie, ale tutaj sobie możemy przeskoczyć. I co mi to da? Po co tutaj Lara to ustawia? To mnie ciekawi, przecież ja sobie mogę normalnie przejść. Chyba, że to ewentualnie mogłoby służyć temu, abym tutaj przeprawił się obok przeciwników jakoś po cichu górą. Chociaż, kurde, to było głupie troszeczkę. Wydaje mi się, to jest pomysł, który ja miałem tutaj na rozwalenie ich był lepszy i to znacznie. Ewentualnie coś tutaj mówi, jeszcze będzie nas ewentualnie czekało. Nic nie ma. Też nie mam tyle w ekwipunku tych rzeczy, że ciężko cokolwiek innego już zabrać. O, kolejna notatka. Załączam wszystko, czego dotąd udało mi się dowiedzieć. Tutaj wszystkim kierują Anna i Konstantin, ale jest nad nimi ktoś ważniejszy. Ktoś, kto ma mnóstwo kasy i wie, jak zrobić z niej użytek. Udało mi się zawęzić krąg podejrzanych, ale jakoś trudno mi uwierzyć, że tą prywatną armią zarządza Watykan. Wszystkie drogi prowadzą jednak do Rzymu. Nawet ja mam wrażenie, że to jakieś szaleństwo, ale trzeba je ujawnić. Jeśli mam zginąć, to choć raz chcę znaleźć się po właściwej stronie. Okej, okay, ja sobie to troszeczkę szybciej przeczytałem, ale teraz pytanie, czy ja mogę ten komputer rozwalić? Niby rozwalić można, ale... Czy to coś w ogóle da? Jak widzicie, komputer jest do rozwalenia, o, po prostu. I teraz tak, którędy ja mam tutaj się udać? Tędy chyba mogę przejść sobie górą. Ale tutaj czysto nie powinno być. Wydaje mi się, że tu właśnie powinno być jak najwięcej przeciwników. Najemnicy mogą dokończyć patrol, ale nas potrzebują w pasie. Zostawcie ich same. Zrozumiałem, droga wolna. Potwierdzam. No właśnie, tak jak myślałem, jest ich mnóstwo. Teraz pytanie, jak to rozegrać? Jest ich od cholery. Chociaż korci mi, żeby powiedzieć, że jest ich od zajebania, bo tak to wygląda. Taki trochę trzeba być dosłownym. Wydaje mi się, że cokolwiek ja bym zrobił, to i tak tutaj... oni się zorientują, że ja tu jestem w ogóle, że coś tutaj grzebie i trzeba będzie ich... Nikt. Słuchajcie, ale teraz nabroiłem. Dobra, stawcie się spajczyli. Ja się przedostałem jakoś. Dobra. Tutaj sobie umieścimy szybko pułapkę. Niech przyjdą tu do mnie i wtedy będą mogli się wpierniczyć w pułapkę. Bo sobie tylko jeszcze strzały. Jakoś się niestety nie kwapią. Czekajcie, weźmiemy sobie tutaj to. Zrobimy dużego mołotowa. Ja ich w ogóle nie widzę nawet. To jest problem.
Teraz to już wiem, gdzie są, ale chciałbym, żeby też oni wiedzieli, gdzie ja jestem i gdzie idę, a nie wiedzieli, że są, że jest tutaj pułapka ustawiona na nich. A, tutaj są, dobra. O, teraz będą wiedzieli, gdzie jestem. To chodźcie, chodźcie za mną. Idzie czy nie idzie? Wiecie co? Tu jest chyba tylko jeden koleś. Dokładnie, był tylko jeden. Więc zanim on by tu przyszedł, wiecie, nie ma się co dziwić, koleś, kurde, jak widzisz, że wybiłem tutaj połowę z jego kumpli, no to nie będzie podchodził do mnie, tylko gdzieś tam będzie się skrywał. To jest raczej dla mnie oczywiste, ale tutaj wydaje mi się, że ten obóz jest za duży, aby to była tylko jedyna grupka przeciwników do pokonania. Czy wam też się tak nie wydaje? Bo mi zdecydowanie. W ogóle fajne było to, że oni usłyszeli mnie. Pewnie tutaj chodziłem po tych deskach, które było słychać, i zorientowali się, że gdzieś tam jestem, i od razu zaatakowali mnie. Rotanie uwagi przedmiotami. No dobra, to wiem. Chociaż zamiast odwracać uwagę, wolę mołotowem tam od razu w nich rzucić. Wtedy się przypieką. Tu jeszcze można było strzelić w te beczki, ale no mówię, tak i tak oni by o mnie usłyszeli i byłaby lipa. Po prostu mogłem zaatakować takie miejsce, które poniosło, dzięki któremu poniosłoby śmierć jak najwięcej osób, nie? Ale tutaj tego jest wszystkiego tyle przygotowane, tych beczek, że zaraz powiem, tutaj będziemy z kimś jeszcze musieli zmierzyć. Patrzymy tutaj, czy coś mamy. Mamy jakieś przejście. W tym obozie za wiele już rzeczy nie ma, praktycznie wszystkie te budki przeszukałem. A, tu jeszcze mamy skrzynię, zwróćcie uwagę, tego nie zauważyłem. Czasami mówię, czasami dla was rzeczy są dostrzegalne gdzieś tam, nie? A przy montażu potem się okazuje, że coś takiego oczywistego mogłem ominąć, więc... O, widzicie, na przykład tu mamy notatkę kolejną. Czy czego wcześniej nie widziałem w ogóle, a byłem tutaj przecież. Zgrzeszyłem w imieniu Boga. W dolinie przelało się dużo krwi i wciąż się przelewa. Przebacz mi. Chociaż dzieło... Okej, kto będzie chciał sobie poczytać, to sobie zatrzyma ten tutaj fragment, a ja będę musiał się tak czy siak udać na górę. Na to wychodzi. Sobie zobaczymy tutaj, czy czegoś nie przegapiłem. Tu jakaś skrzynia. Zobaczcie, byłem tu, nie? A wcześniej to przegapiłem. Chociaż akurat takie skrzynie są mało istotne i tutaj jak coś pominę, to się nie będę tutaj na tym rozwodził już. Sprzętu też mam sporo. Tam pewnie będą kolejni, zaraz coś czuję. Teraz ich nie ma, zwróćcie uwagę, tu nikogo niby nie ma, a zaraz pewnie się pojawią. Tu jeszcze coś mamy. W nocy zjawili się strażnicy. Wiedziałem, że tak będzie. Poniosło mnie, gdy zabiłem technika Zecho. Nie powinienem, ale nie mogłem się powstrzymać. Ocalali to za mało. Potrzebowałem czegoś więcej. Dobra. Tutaj widzę, że można na kilka sposobów się dostać. Tam dachem, a tam też była inna dróżka i tu mamy kolejną. A tu będzie łatwo, w tą beczkę zaraz strzelę tutaj w kolejną i będzie po nich, a idziemy na górę, jak widzicie. Jesteśmy praktycznie przy miejscu docelowym. To nie do niego należy decyzja, ale poleci nas. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji. To wszystko? Tylko tyle może zrobić?
Słuchaj, niektórzy z nich pracowali na kontrakt przez lata, zanim Trójca przyjęła ich w szeregi. Musisz być cierpliwy, wymagają czegoś więcej niż zasług. To znaczy? Trzeba złożyć przysięgę, a potem jest ceremonia. Mówi, że wkrótce się przekonamy. Dobra. Oni się teraz nie zorientują, gdzie ja jestem. Uwaga, zbliża się! Dobra. A nie mam strzał, tak patrzę, czemu nie mogę strzelić, ale dobra, mam pistolet w razie czego. Słuchajcie, trzeba zrobić sobie najpierw tak, mołotowa. Albo tutaj sobie to zrobimy. Tam nie dorzucę prawdopodobnie do nich, ale czekajcie, musimy sobie strzały zrobić, nie ma tutaj co. Ryzykować, strzały mają dosyć spory zasięg i przy okazji... Znaczy jeden strzał, bardzo łatwo przycelować takimi strzałami, co nie? Dobra. Widzicie, jeden strzał i po nich. Tą beczkę tutaj zostawię, bo boję się, tam zaraz kolejni zejdą. Nie wiem, takie cały czas odnoszę wrażenie, że tam zaraz ktoś do nas tutaj przyjdzie. Tam w kole się nie trafiłem, ale też celowałem w ciemno, już tam nawet tego nie dostrzegłem. Pojawił mi się tylko ten tutaj wskaźnik na czerwono, więc stwierdziłem, że gdzieś tam musi być. Dobra. Załatwiony. Coś czuję, że zaraz mogą przyjść tutaj ci uzbrojeni. W ogóle tyle dróg jest, jakbyśmy tutaj sobie mogli chodzić po tych drzewach, że zastanawiam się, po co to. Może jakiegoś lepszego planowania, wiecie. O, widzicie, mamy kolejnego, którego nawet tam nie zauważyłem wcześniej. Jak ja bym tutaj był, się ukrył na tym dachu, a oni by byli na dole, to ciężej byłoby im tutaj manewrować. A ja bym w ogóle przyszedł tutaj, to bym sobie to mógł jakoś lepiej rozplanować, tutaj strzelić w jedną beczkę, potem w drugą. No jest, fajnie, że te kilka sposobów tutaj mamy na różne możliwe przejścia sobie tego. To mi się osobiście podoba, że mamy takich kilka różnych tutaj dróg, kilka różnych rozwiązań. Słuchajcie, zanim tam... O, kolejni. Właśnie myślałem, że tam jeszcze kilku będzie. Ja dorwę tego. A, widzicie? Tu mamy... Czekajcie, ja sobie tutaj w razie czego wezmę te zwłoki. Niech oni podejdą do mnie. I albo załatwię ich tutaj... Mam kilka sposobów. Albo mołotow. Albo beczka, ewentualnie ten trup tutaj. Ja coś czuję, że oni tam nie chcą stąd w ogóle wyjść. A ja trafię ci w beczkę i rozpierdzielę cię. Dobra. Jest ich tu sporo, czemu oni nie chcą wyjść? Czekajcie, rzucimy tam jeszcze jakiegoś jednego mołotowa, bo nie chwapią się. Albo i troszeczkę większego mołotowa. Chyba wszyscy, pojawił się kolejny cel, więc na to wygląda, że tu chyba już wszyscy rozwaleni są. No szkoda, bo kurde, mamy tyle beczek, tyle rzeczy niewykorzystanych, że przydałoby się jeszcze z kimś pobawić, nie? Dosyć to gładko poszło, zobacz sobie, tutaj jeszcze czegoś nie ma. Na to wygląda, że nie, tu jest chyba czysto.
tego Mołotowa została. A czekajcie, zobaczymy, czy tym Mołotowem mógłbym załatwić te komputery, bo z nimi chyba nic nie jest związanego, a można je rozwalać. A, widzicie, jeden Mołotow i komputery dwa załatwione. Tu nic nie weźmiemy. Jest tych komputerów sporo, ja je tutaj porozwalam sobie. Dobra. No, zwróćcie uwagę, mamy tutaj mapę. A tutaj? Kolejna. Są elementy, krótkofalówki, które możemy rzucić pewnie, żeby tutaj móc jakoś gdzieś tam... Wiecie, żeby się nie zorientowali, gdzie jesteśmy, a właśnie żeby pomyśleli sobie, gdzie jesteśmy, wręcz przeciwnie. Tutaj są jeszcze mołotowy do stworzenia, więc nie podoba mi się to. Notatka kolejna. Pieprzona choroba. Niszczy moje ciało, a teraz chcę przejąć umysł. Ciągle śnię na jawie. Co do informacji o tej jej chorobie, o której też dowiedzieliśmy się no niedawno stosunkowo, co nie? Była tam właśnie informacja, że... Konstantin prawdopodobnie robi to właśnie też między innymi dla niej, żeby ją uzdrowić. Teraz tak, teraz wychodzi na to, że musimy tutaj wejść. Aby byli kolejni, bo podoba mi się, coraz bardziej mi się podoba ta walka z przeciwnikami. Szczerze wam mówię tutaj. Może to nie wychodzi mi idealnie za każdym razem, ale jest to przyjemne, naprawdę walka z przeciwnikami jest przyjemna. Co my tu mamy? Chyba nauka języka kolejnego. Mój ojciec gdzieś przepadł. Wczoraj w nocy powiedziałam mu o najeźdźcach i o broni, którą dysponują. O wschodzie słońca już go nie było. Cyryl mówił, że na pewno wróci, ale dzień już prawie się kończy, a jego nadal nikt nie widział. Okej. Mamy tutaj miejsce, w którym się możemy na chwilę zatrzymać. Zobaczymy, czy jakieś nowe tutaj punkty umiejętności właśnie są do wykorzystania. Cały czas tutaj inwestuję w walkę wręcz i leczenie. I co tu mamy? Dobra. Już chyba tutaj więcej nic nie... A nie, jeszcze możemy sobie broń tutaj ulepszyć. Okej, stabilizacja. To może się przydać, jeszcze coś możemy z shotgunem tutaj zrobić. Okej, nowa lufa. To by było tyle. I teraz tak, jeszcze się rozejrzymy tutaj po okolicy, czy czegoś nie można znaleźć. Będziemy lecieć dalej. Czekajcie, tutaj mamy jakąś drogę. Tu jest droga główna, a tam mamy... O! Kurwa, ale się wystraszyłem teraz go! Ja pierdzia! Spadaj, Laraso, spadaj stąd! To jest jakiś ryś chyba. Sofia. Zbliżam się do katedry. Czy coś, co pomoże mi znaleźć Atlas? Tylko opowieści starszyzny. Już tam nie wchodzi. Ale się wystrasz... Leci tu. Pod ziemią stałe tunele wychodzące z sali głównej. Już więcej nie wiem. Ty skubańcu jeden. Uważaj na siebie. Trójka jest już w środku. Nie wchodzi ich więcej. Nie! Dobra, udało mi się. To jest ryś. Prawdopodobnie, jak się nie mylę. Ale skubanie, zobaczcie, on jest większy niż Lara. Ale mnie tu wystraszył.
Dobra, oprawmy sobie go tutaj. Ja pierdzielę. A mi się ciśnienie teraz podniosło. W ogóle ja tak chciałem się rozejrzeć, gdzie mogę iść. Zwróciłem uwagę, że tam jest jakieś gniazdo. Patrzę, a tutaj ten mnie atakuje nagle. A czekajcie, czy mogę tutaj tymi strzałami... Nie, raczej z tym na razie nic nie mogę zrobić chyba. Kurde, muszę troszkę zająć się jakimiś pierdołami teraz, bo jeszcze nie ochłonąłem. Powiem wam. Po tej akcji z tym rysiem. To chyba jest ryś, jak się mylę, to mnie poprawcie. Ale żyję w przeświadczeniu, że to jest ryś, więc jeśli całe życie się myliłem, to mnie poprawcie. Nawet nie wiem, z czym tutaj gadała Lara, z kim, znaczy z kim, wiem, z Sofią, ale o czym rozmawiała z Sofią, to powiem wam szczerze, nie wiem. Żłobkowany, krzemienny grot strzały. Jest pęknięty. Podstawa wygląda znajomo. U podstawy przypomina groty strzał znajdowane w Ameryce. Ta technologia przetrwała migrację przez pół świata. Kojarzę takie coś właśnie, gdzieś tam z historii. Czyli tak, tu mogliśmy sobie wejść tylko po znajdźkę, a droga główna prowadzi nas gdzieś tutaj. Trzymam jakąś skrzynię. Uwaga, straciliśmy kontakt z oddziałem patrolującym dolną część doliny. Widzicie ich? Nie, to nie przyjaciele? Może to zwykłe zakłócenia łączności, ale Konstantin nie chce ryzykować. Dobra, tutaj sobie tego wyeliminujemy i zakładam, że on tutaj nie był sam, więc czekajcie, weźmiemy sobie znajdźki i niby mam iść gdzieś tam, tutaj nikogo nie będzie, bo tam jest ten obóz, widzicie, to jest ten obóz, w którym byłem. Dziwne, że ja tam byłem, walczyłem w ogóle z tym zwierzaczkiem, strzelałem dosyć, shotgun jest głośną bronią, ogólnie każda broń jest głośna w sumie. On mnie nie słyszał, to było dziwne. Powinien tutaj zaalarmować jakichś przeciwników i mógłbym się pobawić z nimi, a tak... No, tej pory Lara to jest osamotniona. Słyszeliśmy o przybyciu proroka do Konstantynopola, ale nie zajmowało to naszej uwagi. To wspaniałe miasto zawsze przyciągało szaleńców i fałszywych kaznodziejów. Słyszeliśmy dziwne opowieści o cudach, jakich dokonywał prorok, ale nadal nie próbowaliśmy go odnaleźć. Gdy jednak usłyszeliśmy, jak przemawia, był to potok słów prawdy przelewający się przez forum Konstantynopola. Twierdził, że nie przemawia w imieniu Boga, bo żaden człowiek nie może tego czynić. Jego mądrość... Ciekawe. Ja oczywiście troszeczkę sobie to szybciej czytam, niż oni tutaj nam to przedstawiają, dlatego też troszeczkę tutaj wam pokazuję odsłuchać, resztę zostawiam wam do swoistego zatrzymania, nie? Więc tak to wygląda. Jeśli się zastanawiacie, czemu niektóre wiadomości przesłuchuję dłużej, niektóre krócej. Dobra, teraz wychodzi na to, że tutaj mamy się udać. Czekajcie. Którędy teraz? Mamy iść tam, ale żeby tam się udać... Wiecie co, boję się, że to się spiernicze stąd. Tutaj. Dobra. Kolejnych rywali. Atlas to mapa. Ma wskazywać drogę do tego, czego bronią tubylcy. Boskiego źródła, którego szuka Konstantin. Tego do końca nie rozumiem. Czymkolwiek jest to źródło, musi być wartościowe. Ale wiesz, nic nie mówi.
Tylko jeden? On gadał przez... Aj! Tego nie zauważyłem tutaj nawet, ale on chyba mnie też nie. Z pewnością mnie nie zauważył. Zastanawiałem się, z kim on gada, nie? I tak mówię, kurde, coś tu jest podejrzane, czy to było przez krótkofalówkę, czy jak? I teraz słuchajcie. Główny cel gdzie jest dokładnie? Tam jest, więc tutaj jest droga główna. A tu mamy jakąś poboczną, którą sobie oczywiście chcę sprawdzić. No albo nie wiem, to jest może jakaś też droga ewentualnie na skróty. Dobra, słuchajcie, no widzę, że odcinek już trwa około pół godzinki, tak więc za to sobie zakończymy na kolejną tutaj wyprawę razem ze mną i Larą. Będziecie mogli sobie obejrzeć na moim kanale w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!